Dzisiaj wielki dzień, rozpoczęliśmy realizację projektu Stolica Eksperymentu. Przedstawiliśmy założenia, przedstawiliśmy co w tej stolicy będziemy robili i w jaki sposób będziemy kształcili dzieciaki. Przed nami oczywiście czas wytężonej pracy, realizacji rzeczowej projektu, ale mam nadzieję, że za niespełna 2 lata będziemy mogli już tutaj kształcić młodzież, dzięki czemu będziemy budowali przyszłość naszego miasta. Dla nas to jest niewątpliwie wielka duma, bo 900 osób każdego dnia przychodzi do pracy po to, żeby produkować wyroby, które zamieniają się później na zysk. Zysk trafia do naszych właścicieli, a właściciele z powrotem dzielą się tym zyskiem ze społecznością lokalną, więc jesteśmy dumni z tego, że tak naprawdę to, co zarobimy, gdzieś po drodze wraca tutaj do Gniezna, no i możemy być częścią tego projektu, będąc pracownikami Veluxa. The founder formally said the important sentence. One experiment is better than 1,000 experts assuming, right? So the power of the experiment, the power of doing it things and doing things in practice, that's the idea. And that's what we're supporting here. We're happy to. Potrzebujemy dzisiaj dobrze wyedukowanych kadr wysoko wykwalifikowanych, kadr technicznych. W związku z powyższym to ogromne wyzwanie, stworzenie obiektu, który będzie wyposażony w sale dydaktyczne, w najnowocześniejsze roboty, w pełną informatyzację, tak aby dzieci i młodzież od najmłodszych lat przekonywać, aby wybrały kierunki techniczne, aby zdobyły atrakcyjne kompetencje, które umożliwiają im potem pracę zawodową właśnie tu, na terenie subregionu gnieźnińskiego.